Krystyna oraz pomocna. Pomocna. Kochana, miła, no i czasami jest wkurzona. Kochana, miła, kochająca. Zabawna, uśmiechnięta, miła. Miła, radosna, uśmiechnięta i szalona. Pracowita, kochana. Miła, zabawna, uprzejma. Najlepsza. Najlepsza. Jest gitem. No, jest super. Kochana. Kochana. Też kochana. Miła. Moja kochana. Ładna, śliczna i jeszcze... Zosia, twoja? Kochana. I piękna. Kochana i jedyna w swoim rodzaju. Najlepsza, kochana. Cudowna. Interesliwa wieś. Cudowna. Opiekuńcza. Miła. Moja mama jest bardzo przyjazna, zabawna i troskliwa. Pomocna i z poczuciem humoru. Moja mama jest bardzo pomocna, troskliwa. Kochana. Miła. Kochana, bardzo miła. No kochana, bardzo miła, no lubię ją, kocham. We wszystkim jest najlepsza. Kochana jest miła, szczera. Moja mama jest kochana i ładna. Moja mama jest kochana i uśmiechnięta. Kochana, miła i pomocna. Kochana, miła i radosna. Jesteście idealne! Kochana i fajna. Moja mama jest pomocna i bardzo ją kocham. Moja mama jest najlepsza. Kochana i fajna. Super. Kochana. Jesteś the best! Musi się nami zajmować, opiekować. Musi pomagać, sprzątać, pracować. Bo dużo rzeczy do nas robi, musi się nami opiekować. Musi zawsze posprzątać po swoich dzieciach, gotować obiad i różne takie tam. Sprzątać po swoich dzieciach, czasami krzyczy, no i musi ugotować obiad. Musi dbać o nasze bezpieczeństwo. Musi umieć gotować. Musi sprzątać. Ponieważ robi się różne rzeczy, które nie są zgodne. Bo musi mnie wychowywać. Trzeba wychować takie trudne dziecko jak ja. No to samo. Musi dużo mieć cierpliwości. No bo musi się opiekować mamą w ogóle. Bo ma dużo zajęć. Bo musi się w domu opiekować. Bo zmywa. Moja mama ma zmywarkę, więc nie musi się zmywać. A no tak! Ja, moja też, a ja, moja, że myje podłogi. Mhm. Dlatego, że zawsze musi z nami być i zawsze czuję się odpowiedzialna za to, co my robimy. Ponieważ zawsze musi stanowić problemu i... Ponieważ jestem bardzo trudnym dzieckiem do wychowania i ogólnie wychowanie dzieci jest trudne. Ma bardzo dużo obowiązków. Pracuje, sprząta, robi pranie. Co ja mam powiedzieć? Mnie złapka. Tak. Mamy opiekować i gotować obiad. Bo musi sprzątać i opiekować się nami. Zachowanie dzieci. Ma dużo obowiązków. Bo jest dużo obowiązków. Trzeba się opiekować dzieci i sprzątać dom. Trzeba
sprzątać dom. Trzeba nad wszystkim czuwać, a pilnować, sprzątać, gotować, nie wiem, wszystko trzeba robić. Dlatego, że jestem niegrzeczna. Dlatego, że cały czas stoi na nogach. No bo czasami jestem smutny, bo muszę wychodzić z psem. Bo jestem smutny i nie dać. Trzeba sprzątać i mieć naczynia. Trzeba gotować do wszystkich. Trzeba sprzątać. I pomagać dzieciom. Bo musi nam pomagać i musi nam pomagać odrabiać lekcje. Bo musi nas wychować. Bo musi sprzątać. Moja mama? No w gotowaniu. Moja mama jest w gotowaniu na leśniku. A moja w sprawie. I gofry. I umie bardzo dobrze je robić. W robieniu sałatki gyros. Też w gotowaniu. A co takiego super gotuje mama? Niby kotlety z dosadnymi ziemniaki, z dosadnymi ziemniakami i jeszcze warzywa. Gotowane na pasę. Super, Wiktoria. A twoja mama co super gotuje? Bułeczki ze sosem. Bułeczki ze sosem. W gotowaniu robi dobre spaghetti i barszcz. Wszystko, co zrobi, jest dobre. W gotowaniu, zabawy z nami. W gotowaniu, śmianiu się. No i w zabawie. W fryzjerstwie. Spaghetti. W rysowaniu. W gotowaniu. W gotowaniu. W ogrodnictwie. W pizzy. W gotowaniu obiadu. Bardzo mówię. Moja jest dobra w pieczeniu kurczaka. Spaghetti. W robieniu fryzur. W gotowaniu. Co robi takiego super? Spaghetti. Zupy. Zupy robi pyszne. Kanapki. W byciu ze mną i w rozmowach, w słuchaniu, w doradzaniu mi i w tym, że po prostu jest. W gotowaniu. Na przykład spaghetti i różne takie rzeczy. Pieczenie ciast. I we wspieraniu mnie. Robi dobrą chałkę. Zajmę się mamą na świecie. Robi dobre zapiekanki. We wszystkim. W gotowaniu zup pomidorowej. Przy kulaniu. W gotowaniu. Moje miłe danie to jest rosół. Mama najlepiej gotuje i moim ulubionym plackiem jest sernik. Moim ulubionym daniem, które robi moja mama, jest pizza. W gotowaniu zupy pomidorowej. Organizowanie czasu. W gotowaniu wszystkiego. Spędzać wolny czas, chodzić na spacery, gotować. Bawić się. No, jeździć na zakupy, pomagać jej. Rozmawiać, śmiać się. Rozmawiać, śmiać się. Siedzieć, śmiać się i żartować. Oglądać filmy i rysować. Gotować. Robić moje zadanie domowe. Gramy sobie w karty czasami z całą rodziną i to jest bardzo fajne. Dyskutować. Oglądać filmy. Lubię jeździć na zakupy. Przytulać się. Też. Przytulać się. Pogadać. Lubię z nią gadać. Ja lubię z nią popatrzeć na telewizor. Tak. Chodzi na spacery. Siadać ogórek. Pomagać. Ja po prostu sprzątać. Co lubisz? Jeszcze raz? Sprzątać. Z nią śmiać, lubię z nią spędzać czas, oglądać filmy, wychodzić na dwór, po prostu być. Lubię się z nią wygłupiać, śmiać, tańczyć w wolnych chwilach. Oglądać seriale. Chodzić na zakupy i sprzątać. Gotować albo piec. Gotować. Jeździć na wycieczki. Ja lubię z nią chodzić na spacery i oglądać filmy. Lubię z nią chodzić na spacery.
Lubię sprzątać, nie wiem, gotować, pomagać jej podlewać kwiaty, sadzić coś z nią. No dużo rzeczy. Ja lubię ją oglądać filmy, grać w planszówki. Wszystko lubię robić. Ja lubię z nim jeździć na rowerze, sadzić kwiaty. Lubię z nią spędzać czas, rozmawiać. Rozmawiać. Gotować, oglądać różne filmy. Grać w Państwa Miasta. Pić placki. Lekcje. Różne zabawy, grać w jakieś gry. Sprzątać i mieć naczynia. Ja znam mamą, uwielbiam piec placki. Ja z moją mamą lubię grać w gry planszowe. Ja lubię przebywać czas, pomagać jej. Lubię z nią grać w gry planszowe. Lubię sprzątać z moją mamą. Za to, że mi czasami pomaga w lekcje i że mogę się czasami na niej zgłosić o jakiś problem. Za wszystko. Wszystko. Za miłość, szczerość. Za usprawiedliwione lekcje i za zrobione zadania domowe. Za zawsze rysowane zadania na plastykę. Za to, że żyję. Za to, że się mną opiekuje i że ma do mnie cierpliwość. Za to, że się jednak opiekuje. Za to, że ze mną jest. Za to, że robi mi takie pyszne obiady. I ja bym chciał jej dać prezent. A za to, że jest przy mnie. Za to, że też jest przy mnie. Za mnie. Za to, że za mną jest, że mnie wspiera i że po prostu mogę na niej polegać. Jest ze mną w każdej ważnej chwili i mnie wspiera, kiedy tego potrzebuję. Cierpliwość za całokształt. Za troskę i cierpliwość. I za całokształt. Ja się z nami opiekuję. Ja się z nami opiekuję. Ja się z nami opiekuję. Za to, że się z nami opiekuję. Za to, że się z nami opiekuję. Za to, że się stara. Za to, że była, gdy jej potrzebowałam. Za to, że się w ogóle nie opiekowałam. Za wszystko. Za to, że się opiekuje, że pomaga i w ogóle. Dlatego, że mnie kocha. Za to, że jestem. Za obiady i że jestem czas przy mnie. Ja bym chciała jej podziękować, że zawsze przy mnie jest, kiedy jej potrzebuję. Ja chciałam podziękować wam, że czasami pomaga mi odrobić lekcje. Za wychodzenie z psem. Że gramy w piłkę i tam raz babki. Ja bym chciał jej podziękować za pomoc w robieniu lekcji i za posprzątanie pokoju. Za wszystko. Ja bym chciał jej podziękować za wychowanie i za wszystko. Chciała, że zawsze była uśmiechnięta. No i to wszystko. Szczęścia. Spełnienia marzeń, no i rodzinki szczęśliwej. Dużo zdrowia, radości, miłości, spełnienia marzeń. Szczęścia, żeby zawsze była uśmiechnięta, no i wszystkiego dobrego. Szczęścia, zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego oraz szczęścia i zdrowia. Żeby żyła jak najdłużej i no ja, żeby było dużo pieniędzy. No i tyle. Dawaj cierpliwości. Szczęścia, zdrowia. Zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Zdrowia, szczęścia i pomyślności i dużo uśmiechu. Zdrowia, szczęścia, dużo uśmiechu i pieniędzy. I dużo zdrowia i szczęścia. Ja życzę jej dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Ja to, żeby dużo życia miała, żeby była szczęśliwa. Życzę jej szczęścia i przede wszystkim tego, żeby była spełniona i zadowolona z siebie i z tego, co robi.
życie i przede wszystkim zdrowia, szczęścia, żeby zawsze była uśmiechnięta. To co najlepsze? Dużo zdrowia i pieniędzy. Czego najlepszego? Szczęścia. Dużo zdrowia, szczęścia i spokoju w życiu. Dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Zdrowia i wytrzymałości. Zdrowia, szczęścia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo pieniędzy, spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego, żebyś żyła 100 lat. No wszystkiego najlepszego jej życzę. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości. Szczęścia. Co można życzyć mamie? Zdrowia i szczęścia. Wszystkiego. Szczęścia. Żeby wygrała lotka. Szczęścia, radości, dużo pieniędzy. No. Zdrowia i żeby żyła 100 lat. Ja mojej mamie życzę zdrowia i szczęścia. Ja wszystkiego najlepszego. Życzę jej miłego życia i żeby się za dużo nie denerwowała. Zdrowia. Wszystkiego co najlepsze. Spaghetti, nie, jeszcze raz. Nic nie wiem. Migafru. W robieniu... Sprzątanie. Pana jedna i... odwrotnie. Sąbita, kochana i jedyna w swoim rodzaju. Najlepsza, kochana. To nie mam pomysłu. Po prostu za mną jest, mogę na niej polegać. Weronika, a ty? Ja muszę się zastanowić. Życzę jej przede wszystkim. Aha, to jeszcze raz. Mieszanie ciasta. I za całokształt. Fajna, pomocna, kochana i najlepsza na świecie. Mogę nie pozwolić, troska i cierpliwość. Ja nie mogę tą za troskę i za cierpliwość. No, tak. I macha tą głową. No, ja mam takie mimikę taką jest raz. Są tak i mieć naczynia. Ja znam mamę. Moja mama jest bardzo przyjazna, zabawna i troskliwa. Bardzo pomocna. Zdrowia. Przez zachowanie dzieci. Dlatego, że jestem ciężkim dzieckiem i wiem, że wychowanie dziecka nie jest łatwe. Nie wiem, co powiedzieć. Thank you.